no bardzo związały politykę amerykańską z pieniędzmi. Bo długi proces wyborczy stał się procesem no i w zasadzie wieloletnim. To ubieganie się o nominację było samo to robić bardzo wcześnie, prawda? To się potem stało takim spektaklem, no, takim spektaklu medialnego. W tym sensie Trump na tym skorzysta, no bo bycie tym zamożnym, paradoksalnie nie uzależnionym od sponsorów, republikańscy postawiają Bogomusza i przegrali kompletnie, no ale jednocześnie jest samowystarczalny, bo zdolny do tego, żeby samemu sobie zapewnić możliwość takiego wielomiesięcznego, taki zwykły polityk by tego nie mógł udźwignąć, ale a z drugiej strony, no paradoksalnie w ciągu bardzo, bardzo wielu latach umożliwiło to, no można powiedzieć, zdobycie partii, prawda? Znaczy przyjście kogoś, kto nie jest popierany przez działaczy republikańskich, demokratycznych, poszczególnych Stanach, tylko po prostu no, stali i wygrywa z zawodowymi politykami. Konkurenci no to byli bardzo doświadczeni zawodowi politycy, którzy byli wskazywani jako taki pomurowany kandydat. Mark Rubio, Mark Rubio, ja bardzo wiele słyszałem, że tak będzie kiedyś kandydat na prezydenta. No i o tym bardzo wcześnie wypadł z prawyborów republikańskich. Patrząc na tą dzisiejszą skalę takich protestów, kontrowersji, momentami nawet histerii, która opanowuje amerykańskie, nie tylko ulice, ale też media amerykańskie, czy wśród tych poprzednich kandydatów, prezydentów wybranych zdarzały się takie sytuacje właśnie, że właśnie zawsze dochodziło do jakichś protestów, do jakiegoś rodzaju frustracji, ale czy z aż tak dużym, można powiedzieć, no, sprzeciwem części społeczeństwa spotykali się amerykańscy prezydenci? No nie, no to mimo wszystko skala protestów ulicznych nie była zwykle duża, bo Amerykanie nie mają, jeżeli wszystko idzie zgodnie z utartym, z utartymi procedurami, utartymi zwyczajami, to nie ma powodu ich histeryzować. Czasem raczej okoliczności były dramatyczne. No właśnie Franklin Delano Roosevelt dochodził do władzy w takim atmosferze wielkiego napięcia, ale ono było związane z wielkim kryzysem, z takim przekonaniem, że system się wyczerpuje, że on może dobiec końca, że jeśli jemu się nie uda powstrzymać kryzysu trwającego kilka lat, no to wtedy będzie już być może, nie wiem co, dyktatura albo chaos. Oczywiście byli kandydaci, no, którzy byli bardzo kontestowani, tak, no. Tu przychodzi do głowy Ronald Reagan, no. Ronald Reagan w roku 1980 ze swoim takim bardzo konserwatywnym, wolnorynkowym, może używajmy tego pojęcia, bo to nie chodziło o konserwatyzm obyczajowy, chociaż trochę też, ale przede wszystkim o wolnorynkowość. On był bardzo mocno, w sensie medialnym, no, był traktowany jako rodzaj wyzwania, zagrożenia. Natomiast no, ja sobie nie przypominam wtedy mimo wszystko aż tak dramatycznych scen. Na pewno nikt z jego powodu nie sikał na ulicach, bo takie sceny teraz obserwujemy, prawda, jakieś panie obsikując bodajże chyba portrety Trumpa, czy zdjęcia Trumpa. Aż tego typu dramatycznych scen nie było. Natomiast było takie przeświadczenie, że no to jest ten kandydat, który na przykład spowoduje wojnę, bo on przychodził także z programem bardzo twardej polityki zagranicznej. Ona kontrastowała z poprzednimi prezydentami i nie tylko z demokratą Carterem, ale co charakterystyczne z republikańskimi prezydentami. Bo z Richardem Nixonem. I z Fordem, prawda? Nawet może bardziej z Fordem, bo przecież Ford przegrał między innymi wybory, dlatego że głosił, że nie ma żadnego problemu zniewolenia narodów Europy Wschodniej, a Reagan twierdził coś dokładnie odwrotnego. To notabene nam podsuwa inną myśl, że taki przełom w partiach to nie jest też wynalazek Trumpa. To znaczy to, mimo że to wybory były, czy wyłanianie kandydatów było bardziej regularne, bardziej spokojne, no to partie często dokonywały bardzo istotnych korekt swoich programów w ciągu kilku lat, prawda? No między Fordem startującym w 76, a Reaganem startującym w 80 było niebo i ziemia, jeżeli chodzi o program polityki zagranicznej. Natomiast no, Reagan był odbierany jako ten na przykład człowiek, który jest w stanie, nie wiem, uruchomić broń atomową i rozpętać wojnę. Aczkolwiek też wydaje mi się, że to się jeszcze potem nasilało bardziej w czasie jego prezydentury, bo on eskalował to napięcie. On swoimi rozmaitymi wypowiedziami no po prostu celowo chyba wywoływał histerię, prawda? Nie wiem, mówiąc o imperium zła, żartując sobie, chyba nie zauważył wtedy tego, aby przy mikrofonach, prawda, że uruchamia wyrzutnie nuklearne na Związek Radziecki. No, to był 21:30, czas wzrostania. Natomiast skala chyba w przypadku Trumpa jest największa. A chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali
materiału, który stworzył dla nas kolega Karol Darmoros. Siłę swoich słów znał bez wątpienia prezydent Ronald Reagan, który w 1987 roku pod bramą brandenburską w Berlinie tak zwracał się do pierwszego sekretarza komunistycznej partii Związku Sowieckiego. General Secretary Gorbachev. Sekretarzu generalny Gorbaczow, jeśli szuka pan pokoju, jeśli szuka pan dobrobytu dla Związku Sowieckiego i Wschodniej Europy, jeśli szuka pan liberalizacji, niech pan przyjdzie pod tę bramę. Panie Gorbaczow, otwórz pan tę bramę. Panie Gorbaczow, zburz pan ten mur. Open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Kamieniem milowym w historii USA był 11 września 2001 roku. Trzy dni po zamachach na gruzach World Trade Center z megafonem stanął prezydent George W. Bush. Gdy opłakujemy stratę tysięcy naszych obywateli. Słyszę cię, cały świat cię słyszy i ludzie, którzy zburzyli te budynki, wkrótce nas usłyszą. Grzmiał prezydent Bush, który wkrótce wypowiedział wojnę Irakowi i afgańskim talibom. Jego administracja nie znalazła jednak ani broni masowego rażenia w Iraku, ani nie schwytała Osamy Bin Ladena. Udało się to Barackowi Obamie, który na początku swej prezydentury budził ogromne nadzieje. Tak przemawiał tuż po zwycięstwie w 2008 roku do kilkuset tysięcy zwolenników w Chicago. Tym, którzy wątpili w Amerykę, udowodniliśmy dziś, że prawdziwa siła naszego narodu pochodzi nie z potęgi naszych armii czy rozmiaru bogactwa. Ona pochodzi z mocy ideałów, demokracji, wolności, szansy i niezłomnej nadziei. Oto prawdziwy geniusz Ameryki. Ameryka może się zmienić. Nasz związek może być ulepszony, a to, co już osiągnęliśmy, daje nam nadzieję, że możemy stawić czoła wyzwaniom jutra. Teraz swoje 4 lata na zapisanie się w historii będzie miał przyszły prezydent Donald Trump. No właśnie. A we wstępie do trzeciego tomu historii dziejów Ameryki w XX wieku Piotra Zaremby jest taka historia. Czytałem na razie wstęp, bo całość książki będzie dopiero wkrótce w księgarniach i zapoznam się z całą resztą. Natomiast wstęp już miałem okazję przeczytać. I tam jest taka anegdota, kiedy Ronald Reagan wszedł do... czy do gabinetu owalnego, czy do administracji, do budynków administracji prezydenta, znaczy do Białego Domu, to wymienił portrety. Wisiał portret Harry'ego Trumana, a zawiesił w tym miejscu portret republikanina Calvina Coolidge'a. Mało pamiętanego prezydenta, a właśnie bohatera, no można powiedzieć, głównego trzeciego tomu twojej książki. Porównujesz tych dwóch prezydentów. Oni są, Reagana i Coolidge'a, bardzo różnymi politykami, ponieważ Reagan no, jest takim jastrzębiem, politykiem prowadzącym bardzo taką asertywną, bardzo ostrą politykę. Coolidge jest bardzo, bardzo spokojny zarządca, ale mają jakieś podobieństwa między sobą. No tak, bo to... Właśnie, czemu Reagan właśnie Coolidge'a wieszał? No, jeden właściwie. Kwestia poglądów na sprawy społeczne i gospodarcze. No, Coolidge był chyba najbardziej konsekwentnym zwolennikiem tezy, że Stany Zjednoczone powinny mieć mały rząd, tani rząd, który się powinien jak najmniej wtrącać w życie ludzi. Znaczy, no pewnie XIX-wieczni prezydenci byli, tam było pewnie wiele takich postaci, ale mówię, że chodzi o XX wiek, prawda? I to był czas republikańskiej prosperity. Rzeczywiście udało się osiągnąć no, sytuację trudną do wyobrażenia, gdzie jednocześnie było bardzo niskie bezrobocie i bardzo niska inflacja. Właściwie wszystkie wskaźniki ekonomiczne były doskonałe. Osiągnięto to między innymi rzeczywiście dzięki dość konsekwentnie realizowanym kilka razy przeprowadzanym obniżkom podatków, do różnych podatków. No, w tym sensie dla Reagana, który kilkadziesiąt lat później wrócił, można powiedzieć, do tej filozofii, no to był taki wymarzony bohater. Natomiast no, nie łączyła ich niewątpliwie wizja państwa w sferze polityki zagranicznej, bo w latach 20. Ameryka była bardzo
mało aktywna w gruncie rzeczy. Armia amerykańska za kulisza liczyła 130 tysięcy ludzi. Była chyba tam siódmą czy ósmą armią na świecie, co jest w ogóle absurdalne, no bo kompletnie nie oddawało to, można powiedzieć, siły, takiej potencjalnej siły Ameryki. No a Reagan był z kolei zwolennikiem no niesłychanie aktywnej, ekspansywnej polityki zagranicznej i bardzo intensywnych zbrojeń. To była oczywiście zasadniczym z nimi różnica. A czy jest pewnego rodzaju podobieństwo między Coolidge'em, twoim bohaterem no, z lat 20. kierującym państwem amerykańskim, a z obecnym prezydentem, przynajmniej jeżeli chodzi o deklarację? Bo w jednym obszarze jest chyba podobieństwo. Zarówno Trump, jak i Coolidge, no, Coolidge właściwie był realizatorem takiej polityki, w której Ameryka się dość mocno zamknęła w sensie imigracyjnym. Trump no, zapowiada rozpoczęcie takiej polityki, czy przynajmniej zapowiadał przed wyborami, bo deklaracje jego, które padały w ostatnich tygodniach, były nawet ze sobą dość sprzeczne niekiedy. No tak, tylko to w ogóle lata 20 to było, tu rzeczywiście jest analogia, bo nawet podobne hasła. No, republikanie w 20 roku, to wtedy jeszcze nie Coolidge, a jego poprzednik Warren Harding, wygrali wybory pod hasłem Ameryka przede wszystkim, America First. I Trump używał podobnej frazeologii. To nie dotyczy zresztą tylko imigracji, a to dotyczy ochrony własnej gospodarki. Po bardzo, bardzo wielu latach Trump wrócił do tej idei. Ona była kiedyś ideą republikańską, ale nie za czasów Reagana na przykład. Reagan uważał, że nie należy chronić swojej gospodarki. Uważał, że zawsze konsument dopłaca do tego, takiej ochrony. No ale Trump jest pierwszy w tym sensie, ale można powiedzieć też trochę, że Trump wyciąga wnioski no, też z pewnej sytuacji. No, w latach 80., kiedy Reagan był prezydentem, no, niewątpliwie potęga ekonomiczna chińska nie była aż tak istotnym problemem. No, teraz dla Ameryki ona jest bardzo istotnym problemem. Więc to są te dwie sfery. Ochrona gospodarki, imigracja, czyli ograniczenie, restrykcje imigracyjne. No i jest trzeci, oczywiście polityka zagraniczna. No, niektóre wypowiedzi Trumpa były wypowiedziami izolacjonistycznymi. Wprawdzie żaden z prezydentów lat 20. Z tych czasów prosperity republikańskiej osobiście nie był bardzo izolacjonistycznie nastawiony. To był Harding, potem Coolidge, potem Herbert Hoover, najwybitniejszy z nich zresztą. Hoover był wręcz nastawiony na współpracę z Europą, ale społeczeństwo było niesłychanie wtedy nastawione właśnie na izolowanie się. Oni uważali, że to jest kosztowne, no to było po doświadczeniach I wojny światowej. Ono było bardzo bolesne, jednak tam zginęło 55 tysięcy Amerykanów, niedużo w stosunku do Europejczyków, ale dla Amerykanów to było bardzo dużo. Prawda? To znaczy to było doświadczenie tak zwanego straconego pokolenia. Kto poczyta sobie powieści Fitzgeralda, to będzie wiedział, o co chodzi. I no, w tym sensie Trump też jest trochę podobny, no, aczkolwiek oczywiście kontekst, czasy, no, świat lat 20. był inny, był o wiele prostszy. Teraz żaden prezydent amerykański w istocie rzeczy nie może być izolacjonistą. To on będzie inaczej aktywny, ale w jakiejś mierze na to się skazany. No właśnie, zobaczymy, jaka będzie prezydentura Donalda Trumpa, którą być może również za kilkanaście lat opisze Piotr Zaremba w kolejnym tomie swojej historii Ameryki. Na razie polecam Państwu trzeci tom, który niedługo się pojawi, i poprzednie dwa tomy. Na pewno jest to jedno z najbardziej szczegółowych i takich dokładnych dzisiaj źródeł do tego czasu wydawanych w Polsce. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Jest piąta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dawny działacz opozycji antykomunistycznej, były eurodeputowany i senator Józef Pinior nie zostanie aresztowany. Poznański sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Śledczy przekonywali, że areszt był konieczny ze względu na obawę matactwa. Obrońcy byłego senatora Platformy Obywatelskiej twierdzili z kolei, że nie ma ku temu podstaw. Sam zainteresowany tuż po ogłoszeniu decyzji sądu w rozmowie z dziennikarzami nie krył radości. Wymiar sprawiedliwości okazał się być wymiarem sprawiedliwości. Są jeszcze sędziowie w Poznaniu, w Polsce, i to jest najważniejsze. W tej chwili w Polsce toczy się walka o wymiar sprawiedliwości. Czy rządowi większości parlamentarnej uda się podporządkować wymiar sprawiedliwości w Polsce? Przyjmuję tę decyzję sądu w Poznaniu jako dobrą oznakę stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Działaczowi opozycji z czasów PRL, byłemu eurodeputowanemu i senatorowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i uzyskiwania korzyści w związku z zajmowanym stanowiskiem. Miał przyjąć w sumie 46 tysięcy złotych. Prokuratura podała, że materiał dowodowy zbierała od kwietnia ubiegłego roku. Józef Pinior i 10 innych osób zostali kilka dni temu zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne we Wrocławiu. Wszyscy zostali przewiezieni do Poznania, gdzie usłyszeli zarzuty przyjmowanie lub oferowanie pieniędzy w zamian za obietnicę załatwienia spraw w instytucjach państwowych i samorządowych. Józef Pinior w toku śledztwa nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Komisja Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania przeciwko Polsce w sprawie wprowadzonego podatku handlowego. Tę decyzję rząd w Warszawie zaskarżył do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. O szczegółach Beata Płomecka. Polski rząd zakwestionował decyzję o rozpoczęciu postępowania, uznając, że komisja dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa. Komisja jest innego zdania, mówił jej rzecznik Ricardo Cardozo. Oczywiście będziemy bronić naszej decyzji przed Trybunałem o rozpoczęciu postępowania, jak również decyzji o natychmiastowym zawieszeniu stosowania podatku do czasu zakończenia tego postępowania. Komisja uznała, że wprowadzenie podatku handlowego w Polsce faworyzuje mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Już wcześniej Bruksela odpowiadała także na zarzuty polskich władz, że to była decyzja polityczna, którą podjęła pod wpływem lobbingu międzynarodowych korporacji. Bruksela odpowiadała, że zawsze postępuje w sposób obiektywny, zgodnie z kompetencjami, jakie ma w sprawach konkurencji i pomocy publicznej, i jednakowo traktuje wszystkie kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie ma kontaktu z bezzałogowym statkiem Progress, który leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Informuje o tym rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos. Progres MS-04 został wystrzelony z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie w czwartek po południu czasu miejscowego. 6 minut później rosyjscy eksperci stracili z nim kontakt, podaje Roskosmos. W osobnym oświadczeniu amerykańska agencja kosmiczna NASA stwierdza, że nie jest jasne, czy Progres znalazł się na właściwej orbicie. Statek wiezie prawie 2,5 tony zapasów, paliwa i sprzętu dla astronautów, którzy mieszkają na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Następna orbitalna ciężarówka japońska Konotori 6 ma lecieć na stację 9 stycznia. NASA zapewnia, że astronauci na stacji mają zwykle jedzenia, wody i tlenu na 6 miesięcy. Rafał Motyl, Polskie Radio. Sklepikarze w Czeczeniu nie chcą sprzedawać alkoholu. Jak wyjaśnia portal Kafkas Reali, taką decyzję podjęli oni po spotkaniu z władzami republiki. Czeczeńscy dziennikarze wyjaśniają, że rozmowa dotyczyła szkodliwego wpływu alkoholu na stan bezpieczeństwa na drogach. W nocy z 27 na 28 listopada w pobliżu posterunku Czerno-Reczeńsk nietrzeźwy kierowca spowodował wypadek, w którym zginęło 7 osób. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Ostrzyński. Tragiczne zdarzenie wywołało wśród Czeczenów dyskusję dotyczącą spożywania alkoholu. Szef czeczeńskiego parlamentu Magomed Daudow opublikował na swojej stronie internetowej fotografię z pytaniem do pijanych kierowców, jakim samochodem chcą się przejechać, policyjnym radiowozem, karetką pogotowia czy pogrzebowym karawanem. Właściciele sklepów po spotkaniu z Daudowem zrzekli się swoich licencji na sprzedaż alkoholu. Natomiast władze republiki obiecały pomóc im w zrekompensowaniu strat. Prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow oświadczył, że nikt sklepikarzom nie zakazuje sprzedaży alkoholu, ale najwidoczniej są decyzje podjęli w zgodzie z sumieniem i religią. Czeczeńskie władze od dawna prowadzą wojnę z alkoholem. Wielokrotnie w republice wprowadzano zakaz całkowitej sprzedaży napojów wyskokowych, na przykład w związku z islamskimi świętami. Od kilku lat sklepy monopolowe sprzedają alkohol tylko 2 godziny dziennie, od 8 do 10 rano. Moskwa, Maciej Ostrzemski, Polski Radio. Dzień zaburzenie duże, zwiększenie przejeżdżeniami, miejscami przelotne opady śniegu, stopniowo zanikające od północnego zachodu. Temperatura od zera na Sywalszczyźnie i w rejonach podgórskich, Karpat przez około plus 2 w centrum, do plus 6 na zachodnim wybrzeżu. Jakoś umiarkowanie na południu i w górach porywisz. Polskie Radio 24. Słowem ktokolwiek myślał w kategoriach ekspansji, w kategoriach zaboru, w kategoriach Radio 24. Powtórka programu. W przewodzie jutro, w piątek, będzie.
przed mikrofonem Justyna Golonko. Dziś w Pogotowie Konsumenckim porozmawiamy o problemach konsumenta z instytucjami finansowymi, czyli wątków na pewno nam nie zabraknie, pewnie przy takim temacie zabraknie nam czasu. W studiu jest ze mną pan Bartosz Wyrzykowski, Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Bartoszu, prawo do złożenia reklamacji na dany produkt lub usługę ma tak naprawdę każdy klient, każdy nabywca. No nie inaczej ta sytuacja wygląda w przypadku usług i produktów bankowych. No my możemy i powinniśmy je reklamować. Jeżeli uważamy, że usługa jest świadczona w sposób nieprawidłowy, bądź też mamy pewne zastrzeżenia co do tej usługi, na przykład, że jest ona niewykonywana niestetnie z umową, niestetnie z regulaminem, wówczas jak najbardziej klientowi podmiotu rynku finansowego, czyli bankowi, instytucji pożyczkowej i podobnych przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Z kolei na podmiocie rynku finansowego ciąży obowiązek, ażeby na taką reklamację odpowiedzieć w terminie 30 dni, z wyjątkiem takim, że w szczególnie skomplikowanych sytuacjach ten termin może być wydłużony do 60 dni, z czym wówczas podmiot powinien poinformować takiego klienta, że ta odpowiedź zostanie udzielona właśnie w tym późniejszym terminie, powinien wskazać, jaki to będzie termin. I co bardzo istotne, taka odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie faktyczne, uzasadnienie prawne, stanowisko podmiotu rynku finansowego, jak również wskazanie konkretnych podstaw prawnych takiego, a nie innego stanowiska. Dotyczy to wszystkich tych sytuacji, w których reklamacja zostanie nieuwzględniona, bądź też uwzględniona tylko częściowo. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, no to oczywiście tego nie trzeba czynić, dlatego że wówczas jest ona rozpatrywana na korzyść klienta albo zgodnie z tym wnioskiem, z tymi zastrzeżeniami, uwzględniając te zastrzeżenia, które klient wskazał w reklamacji. W jaki sposób taką reklamację powinniśmy złożyć? Czy to musi być reklamacja pisemna, wysyłamy maila, czy musi być wysłana pocztą, czy też może musimy się osobiście pojawić w banku? Nie, absolutnie nie. Tutaj właściwie wszystkie te możliwości, o których pani redaktor powiedziała, wchodzą w grę i możemy to uczynić właśnie zarówno pocztą, na przykład za potwierdzeniem nadania takiego listu, możemy to uczynić mailowo, możemy to uczynić drogą telefoniczną, nie ma absolutnie konieczności, ażeby osobiście pojawiać się w jakichś konkretnych jednostkach organizacyjnych takich podmiotów. Co więcej, w niektórych wypadkach niektóre podmioty działają w zasadzie tylko i wyłącznie elektronicznie i w tych wypadkach również reklamacja jest składana po prostu elektronicznie. O to dopytuję, bo wydaje się, że często, jeśli sytuacja wydaje nam się bardzo ważna, to lepiej byłoby pojawić się osobiście w banku, ale to nie zawsze jest słuszne. To znaczy na pewno osobista rozmowa z pracownikiem banku czy też podmiotu rynku finansowego pozwoli szybciej i może w sposób po prostu taki lepszy rozwiązać dany problem, no bo jesteśmy w stanie go omówić konkretne aspekty tego problemu. Wymiana pism czy też rozmowa przez telefon nigdy nie będzie tak efektywna. Natomiast z drugiej strony dla celów dowodowych albo po prostu, żeby te rzeczy zostały udokumentowane, czasami warto nadać taką reklamację na piśmie, za potwierdzeniem nadania, za potwierdzeniem odbioru, wówczas mamy pewność, że to jest udokumentowane i gdyby w przyszłości przyszła konieczność, żeby tutaj właśnie dowodowo również wykazywać, że taka, a nie inna reklamacja została złożona, że była ona o takiej treści, no to wówczas ta forma pisemna jest na pewno bardziej korzystna z punktu widzenia konsumenta, klienta. To załóżmy, w praktyce powiedzmy, jak to wygląda, załóżmy, że podpisaliśmy umowę kredytową z bankiem i po czasie okazało się, że kredyt jest wyżej oprocentowany niż się umawialiśmy. Czy my możemy taką sytuację reklamować? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób rzeczywiście ukształtowana była umowa. Należy pamiętać, że obecna praktyka bankowa jest taka, że oprocentowanie co do zasady jest zmienne. To znaczy, że bank ma prawo zmieniać to oprocentowanie w trakcie obowiązywania umowy, przy czym powinno się to odbywać na ściśle określonych zasadach, właśnie takich wynikających z umowy. I dopóki te zasady są przestrzegane, więc dopóki bank zmienia to oprocentowanie na warunkach określonych w umowie, reklamować możemy zawsze, natomiast wówczas reklamacja po prostu nie będzie skuteczna. Natomiast jeżeli to oprocentowanie jest zmieniane w sposób niezgodny z tymi warunkami wskazanymi w umowie, wówczas jak najbardziej należałoby złożyć reklamację i liczyć na to, że tutaj po przeanalizowaniu sprawy bank takowo uwzględnia. W przypadku jej nieuwzględnienia istnieje możliwość zwrócenia się do rzecznika finansowego. Co do takiej reklamacji powinniśmy dołączyć? Jak się do takiej reklamacji przygotować, jeśli idziemy do banku osobiście? No, w pierwszej kolejności oczywiście trzeba się zapoznać z umową, którą
mamy i to podstawa i fundament stosunku prawnego wiążącego klienta, konsumenta z bankiem. Zatem to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy przeczytać, również regulamin, ogólne warunki umowy, załączniki i wszystkie inne dokumenty, które gdzieś tam z tą umową są związane. Oczywiście przedstawić stanowisko własne, przedstawić te argumenty, które przemawiają za stanowiskiem klienta, jeżeli uważa, że tutaj ta usługa jest właśnie świadczona w sposób niezgodny z tymi zasadami wynikającymi z umowy. I tak jak powiedziałem, z punktu widzenia takiego dowodowego oczywiście najlepiej będzie zrobić to na piśmie. Dzisiaj słuchacze dzwonili do nas z pytaniami właśnie odnośnie utrudnionych relacji z instytucjami finansowymi. Posłuchajmy jednego z pytań. Nasz słuchacz ma problem z zamknięciem konta, ale sytuacja jest bardziej skomplikowana. Dzień dobry. Krótkie związane pytanie. Miałem zadłużenie, komornik zajął konto w banku. Chciałem zamknąć konto i bank wytłumaczył mi, że nie mogę zamknąć konta, jeśli komornik je zajął. Ja na koncie oczywiście nic nie ma już. To, co komornik miał zabrać, ja nie mogę tego zamknąć konta, a opłaty ciągle przychodzą, nowe karty mi wstawiają i tak dalej, i tak dalej. Za to rozumiem, po pewnym czasie będzie coraz większa nam opłata na czas. Co mam zrobić, żeby to konto zamknąć po prostu w tym banku? To powiedzmy, co w takiej sytuacji zrobić i jak ten problem rozstrzygnąć? W pierwszej kolejności zarekomendowałbym to, ażeby właśnie w formie pisemnej wypowiedzieć jednak taką umowę. Nawet jeżeli bank uważa, że takie wypowiedzenie nie będzie skuteczne, no to należy pamiętać, że to nie bank decyduje o tym, czy wypowiedzenie jest skuteczne, tylko w ostateczności jest to sąd, więc na piśmie za potwierdzeniem nadania proponuję takie wypowiedzenie złożyć. Jeżeli chodzi o stan prawny tej sytuacji, to rzeczywiście zdarza się taka praktyka banków, że w przypadku, w którym rachunek, czyli właściwie wierzytelność wynikająca z takiego rachunku, z umowy rachunku bankowego jest zajęta przez komornika, zdarza się, iż banki odmawiają uznania takiego wypowiedzenia umowy. Wydaje się jednak, że jest to stanowisko nie do końca prawidłowe, dlatego że nie ma w przepisach prawa takiej przesłanki, która by uprawniała do tego, aby tutaj odmawiać. Zgodnie z kodeksem cywilnym klient, czyli posiadacz rachunku bankowego, ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć taką umowę. Nie jest jego prawo w tym zakresie w żaden sposób ograniczane. Oczywiście umowa czy regulamin mogą przewidywać określone terminy wypowiedzenia, jak również nie można wykluczyć takiej sytuacji, że właśnie w umowie czy też w regulaminie została przewidziana przesłanka, że to wypowiedzenie nie może nastąpić wówczas, jeżeli na przykład zostało konto zajęte. W takim wypadku wydaje się, że rzeczywiście bank miałby prawo, natomiast ze wszystkich innych wydaje się, że raczej tutaj powinno nastąpić skuteczne wypowiedzenie takiej umowy rachunku bankowego. I jeżeli tutaj właśnie w wyniku takiego wypowiedzenia bank uważałby, że to nie będzie skuteczne, no to co można by zarekomendować, to właśnie złożenie reklamacji. I wówczas, to co mówiłem też na początku, w odpowiedzi na taką reklamację bank powinien wskazać podstawy prawne, swoje stanowisko i w sposób jasny uargumentować, dlaczego i z jakich powodów odmawia, mówiąc kolokwialnie, zamknięcia takiego rachunku. Warto przy tym problemie powiedzieć o instytucji, która może w sytuacji sporu właśnie z bankiem być pomocna. To arbiter bankowy, bankowy arbitraż konsumencki, działa przy Związku Banków Polskich. On został powołany właśnie w celu rozstrzygania sporów pomiędzy klientami banków a bankami. No ale czym się konkretnie zajmuje? O tym pan Piotr Brewiński, radca prawny w Związku Banków Polskich. Zgodnie z regulaminem arbitra bankowego funkcjonującego przy Związku Banków Polskich, większość banków komercyjnych działających w Polsce ma zapis umożliwiający skorzystanie takiego postępowania przed arbitrem bankowym przed wniesieniem sporu do sądu powszechnego, przed skorzystaniem ze ścieżki zwykłego postępowania sądowego. Można złożyć reklamację bądź wniosek o rozpatrzenie takiej sprawy przez arbitra bankowego. Oczywiście zakres tych spraw jest ograniczony. Dotyczy to tylko i wyłącznie sporów, których wartość nie przekracza 8000 zł i sporów co do zasady majątkowych pomiędzy klientem a bankiem. Oczywiście wiąże się to z jakąś tam drobną opłatą wynikającą po prostu z pokrycia kosztów tego postępowania przed arbitrem. Takie rozstrzygnięcie jest dla banku wiążące. To oznacza, że w przypadku, kiedy konsument uzyska korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, nie ma możliwości zakwestionowania go przez bank. Natomiast w przypadku, kiedy nie jest zadowolony, może dochodzić przed sądem powszechnym dalej swoich roszczeń. Do arbitra bankowego wpływa ponad 1500 spraw rocznie.
i większość tych spraw, patrząc jakby historycznie, jest też rozstrzygana na korzyść konsumentów. Więc jest to jedna z takich ścieżek postępowania, które rzeczywiście mogą tu pomóc szybciej uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie niż za pośrednictwem sądu powszechnego, gdzie to postępowanie automatycznie jest dłuższe. Czyli zanim do sądu, to możemy się wybrać do arbitra bankowego? Absolutnie tak. Generalnie przyjmuje się, że zanim idziemy do sądu, warto właśnie rozpatrzeć wszystkie te możliwości polubownego rozwiązania sporu. Myślę, że złożenie wniosku do arbitra bankowego, zwłaszcza w tych sprawach, których wartość przedmiotu sporu nie jest wysoka, może być bardzo rozsądne, dlatego że tam po prostu ta ścieżka jest dosyć mocno odformalizowana, nie musimy spełniać wszystkich wymogów dowodowych, tak jak w przypadku postępowania sądowego i to, co też tutaj pan mecenas przedmówca słusznie powiedział, jakby orzeczenie czy też decyzja arbitra bankowego w sytuacji, w której jest nawet niekorzystna dla banku, jest dla banku wiążące, w związku z czym zwłaszcza w tych sprawach, w których klienci wiedzą, że raczej nie wejdą na ścieżkę sądową, skorzystanie z tej bądź innej metody podróżnego rozwiązania sporu jest jak najbardziej pozytywnym rozwiązaniem. Mamy problem, mamy spór z bankiem, czyli idziemy do arbitra bankowego, ale też możemy pójść do rzecznika finansowego z tym samym problemem? Tak, absolutnie tak. Te ścieżki się nie wykluczają. Należy pamiętać, że arbiter bankowy jest instytucją w tym sensie prywatną, iż współtworzono również przez Związek Banków Polskich. Banki się zobowiązały, większość banków, jeżeli nie wszystkie, zobowiązały się, że właśnie będą honorowały orzeczenia wydawane przez arbitra bankowego, ale konsument nie ma absolutnie, czy klient nie ma absolutnie obowiązku zgłaszania się do arbitra bankowego. Może to uczynić, może się również zwrócić do rzecznika finansowego. Przy rzeczniku finansowym, u rzecznika finansowego też są prowadzone polubowne rozwiązania sporów, jak również inne miejsce może się taki klient udać. Ostatnio często pojawiają się informacje o hakerach, którzy wkradli się na nasze konta, zaatakowali to nasze konto. Stąd też nie dziwi, że może pojawić się obawa, czy nasze środki są bezpieczne. I odpowie nam na to pan Mateusz Górnisiewicz, koordynator do spraw bezpieczeństwa także ze Związku Banków Polskich. Pieniądze klientów banków oczywiście są bezpieczne. Gdyby tak nie było, to można się domyślać, jakie konsekwencje by to miało. Natomiast należy tutaj zwrócić uwagę, że na to, że każdy łańcuch, w szczególności łańcuch zabezpieczeń, jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. W związku z czym bardzo dużą rolą klientów jest odpowiednie zabezpieczenie przede wszystkim swoich urządzeń, z których korzystają, takich jak komputery, ale dzisiaj coraz częściej również tablety czy smartfony. Bo w momencie, kiedy klient tego urządzenia nie zabezpieczy odpowiednio, niestety bank nie ma praktycznych i technicznych możliwości, żeby w pełni temu przeciwdziałać. Banki oczywiście w tym zakresie podejmują działania na tak szeroką skalę, jak tylko jest to technicznie wykonalne, ale dużą rolą również klienta jest odpowiednie zabezpieczenie tych urządzeń, o których wspominałem. Natomiast klienci tutaj też nie są pozostawieni. Sami banki edukują klientów w tym zakresie. Również my jako Związek Banków Polskich przygotowujemy takie poradniki dla klientów. Są one dostępne na naszej stronie internetowej i takie poradniki publikuje również Komisja Nadzoru Finansowego. Także zachęcam wszystkich słuchaczy do zapoznawania się z tymi materiałami i wspólnie na pewno sprawimy, że nasze pieniądze będą w bankach bezpieczne. Ale jest taka sytuacja, że zabezpieczamy wszystkie urządzenia. Zawsze patrzymy, jak wchodzimy na naszą stronę banku internetowego, czy wchodzimy na stronę skutką, czyli czy ta strona jest zabezpieczona, ale też okazuje się, że te pieniądze nam z konta niestety znikają. Co w takiej sytuacji? Czy my możemy, w jaki sposób reklamujemy? Czy od razu dzwonimy do banku? Powiedzmy, jaka tu jest procedura? Bo takie rzeczy też się zdarzają. Jak najbardziej tak, zawsze ta procedura polega na tym, że w pierwszej kolejności musimy się zwrócić do banku. Nie musi to być oczywiście w pierwszej kolejności reklamacja taka stricte formalna, tylko po prostu może to być skontaktowanie się z bankiem i zakomunikowanie tego problemu, który mamy. Natomiast jeżeli tutaj, że tak powiem, nasze zastrzeżenia, nasze reklamacje nie zostaną uwzględnione, to wówczas już możemy wejść na ten tryb formalny i rzeczywiście złożyć formalną reklamację do banku. Mówię o tym dlatego, bo była ostatnio taka sytuacja, nie słyszeliśmy w mediach, że na kontach właśnie internetowych jednego z banków znikały pieniądze, one się za chwilę pojawiały, ale jednak niepokój to wzbudzało w klientach tego banku ogromny. Kradzież pieniędzy z konta przewijała się w dzisiejszych pytaniach. Dużo było tych pytań. Stąd też i pana dopytuję w tej sprawie. Posłuchajmy jeszcze jednego głosu słuchacza, też z podobnym problemem. Miałem taką sytuację, że ukradli mi pieniążki z karty płatniczej. To znaczy, karta była w domu,
PIN w głowie, a wypłata nastąpiła z karty. Dwa razy, po 10 wieczorem i po 12 w nocy ponownie dwa razy. Limit był 3000, więc wykorzystali limit maksymalny do godziny 12 w nocy po 12. Bank stwierdził, że dochodzenie było oczywiście na policji zgłoszone. Policja ustaliła w ten sposób, że były wypłaty, tak, ale osoba była zamaskowana i nie są w stanie stwierdzić tej osoby. Ani samochodu numeru rejestracyjnego nie odczytali, ani płaci. No i bank po prostu nie chce wypłacić tych pieniążków, zwrócić po prostu. Ja na drugi dzień z samego rana zorientowałem się, to od razu pojechałem do banku, bank zatrzymał mi kartę, pojechałem na policję, zgłosiłem to i odmawiam wypłatę tych pieniążków tak zwrotu. Sytuacja na pewno nie do pozazdroszczenia. My zapytaliśmy o to w Związku Banków Polskich. Co zrobić w sytuacji, gdy znikają nam pieniądze z karty? Co zrobić, jeśli pieniądze zostały ukradzione? I o tym Mateusz Górnisiewicz. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany i musi być rozpatrywany indywidualnie, bo te sytuacje są oczywiście wzajemnie bardzo różne. W takiej sytuacji oczywiście pierwsze, co należy zrobić, to zgłosić się do banku, poinformować bank o takim podejrzeniu, czy o takiej sytuacji, w której klient te środki stracił. No i bank zawsze wspomoże klienta w ustaleniu, jakie były przyczyny takiej utraty środków. W przypadku, kiedy ten spór byłby trudniejszy do rozstrzygnięcia, zachęcam również do korzystania z arbitrażu. W przypadku, kiedy środki zostaną wykradzione, nie ma ustalonej ustawowo kwoty, przy której bank byłby zobowiązany do zwrotu takich środków w przypadku bankowości elektronicznej. Natomiast w przypadku utraty pieniędzy z karty płatniczej taką kwotą jest 150 euro. Nasz słuchacz mówił o tym, że z jego konta ukradziono 3000 zł. Bank nie zwrócił tych pieniędzy, niestety. Co można zrobić w takiej sytuacji? Przecież no, ewidentnie to była kradzież. Powiem w ten sposób, na pewno ten stan faktyczny przedstawiany przez tego klienta jest bardzo skomplikowany i tak jak powiedział przedmówca, trzeba by tutaj znać bardzo dobrze szczegóły i okoliczności tej sprawy, jak również bardzo istotne byłoby to, co dokładnie ustaliła policja. Co można zrobić? No, w pierwszej kolejności można to właśnie zareklamować do banku, wnieść reklamację z tym zastrzeżeniem, że tutaj jak twierdził, klient nie przekazał on informacji na temat tych narzędzi autoryzacyjnych, to znaczy nie przekazał on osobom trzecim PIN-u czy też innych narzędzi, które autoryzują możliwość wypłaty pieniędzy. Ewidentnie nie było tutaj jego winy. Z tego co powiedziałem, to wynika, że to była jakaś osoba trzecia, natomiast karta nie została również skradziona. Tutaj wchodzimy w taką trudną kwestię dowodową, dlatego że oczywiście gdyby reklamacja nie została uwzględniona, no to istnieje możliwość wejścia na ścieżkę sądową z powództwem o zapłatę tej kwoty, która została jakby z tego rachunku skradziona. No i wchodzimy jakby w problematykę tego, kto za to odpowiada. Zasadniczo przyjmuje się, że bank może dokonać transakcji płatniczej, a wypłata jest jednym z rodzajów transakcji płatniczej, tylko wówczas, jeżeli taka transakcja była autoryzowana, to należy rozumieć, przez autoryzację jest to nic innego jak zgoda tego klienta na to, ażeby dokonać konkretnej transakcji. Tak więc jeżeli klient byłby w stanie wykazać, że on takiej zgody w tym konkretnym wypadku nie udzielił, a więc nastąpiła nieautoryzowana transakcja, jak również gdyby był w stanie wykazać w sądzie, iż jakby nie naruszył w sposób umyślny, ani w sposób niedbały tego obowiązku, żeby nie udostępnić tych narzędzi autoryzacyjnych osobom trzecim, wówczas no, istnieje możliwość dochodzenia tego na drodze sądowej, natomiast oczywiście ostatecznie o tym, czy tutaj bank byłby zobowiązany do zwrotu tych pieniędzy, czy też nie, orzekłby sąd. No, w pierwszej kolejności rekomenduję złożenie reklamacji i jakby no, poczekanie na to, w jaki sposób banku argumentuje, czy zwróci te środki, a gdyby ich nie zwrócił, no to w jaki sposób to uargumentuje. Panie Bartoszu, pan powiedział, że ta sprawa była trudna, to ja mam jeszcze chyba bardziej skomplikowaną sprawę. Napisała do nas pani Alicja, która przyjechała z Londynu do Polski na wycieczkę z synem i tutaj w czasie tej podróży chciała wpłacić w płatomacie pieniądze, 2000 zł. Niestety okazało się w trakcie tego wpłacania, kiedy włożyła już te pieniądze, na urządzenie pojawiła się informacja o awarii urządzenia. Pieniądze, można powiedzieć w skrócie, zostały pożarte przez płatomat. Pani Alicja złożyła reklamację w banku, ale niestety na te pieniądze trzeba było bardzo długo czekać, a to była jednak jednorazowa wycieczka. No i teraz pytanie, czy pani Alicja może i w jaki sposób ma to zrobić, żeby otrzymać jednak zadośćuczynienie, bo przyjechała tutaj, poniosła pewien wydatek finansowy, a do tego te straty, które też są niepoliczalne. To był jakiś plan, jakiś wyjazd i niestety pozostało wielkie rozczarowanie. Ale rozumiem, że tą kwotę podstawową tych środków, które gdzieś tam chciała wpłacić i jej się to nie udało, odzyskała. Tylko, że po czasie.
Poczekajcie, no tak, to oczywiście przy szczepionki można próbować dochodzić odsetek z tytułu tej kwoty, do której nie miało się dostępu, przy założeniu, że tutaj jakby bank czy też podmiot odpowiedzialny za ten wpłatomat ponosi winę, ponosi odpowiedzialność. Natomiast jeżeli chodzi o zadośćuczynienie czy też odszkodowanie, no to tutaj już idziemy krok dalej, tak? Czyli nie chcemy tylko tej kwoty, którą mieliśmy jakiś problem przez określony czas, tylko klientka chciałaby również właśnie rodzaj zadośćuczynienia, rodzaj odszkodowania. Powiem w ten sposób, no trudno mi jest jednoznacznie przesądzić, w jaki sposób to by się zakończyło. Oczywiście teoretycznie istnieje możliwość dochodzenia tego typu roszczeń na drodze sądowej, natomiast jest to bardzo trudne, dlatego że klientka musiałaby wykazać w przypadku odszkodowania winę banku, musiałaby wykazać konkretną szkodę, którą poniosła w wyniku tego, że jakby tutaj wystąpiły te problemy, o których mówimy, musiałaby wykazać związek przyczynowy między winą banku, całym zdarzeniem, a szkodą. Ale jak wycenić to rozczarowanie dziecka, choćby, które przyjechało tutaj z Londynu, żeby podróżować po Polsce, odwiedzić dziadka? No właśnie, w przypadku zadośćuczynienia, nie wiem, może wchodzić w grę naruszenie dóbr osobistych, natomiast no to są wszystko dowodowo bardzo trudne rzeczy i czy tutaj można by czegoś takiego żądać, czy by ewentualnie się udało, no to powiedzmy duży znak zapytania. Zostało nam niewiele czasu, mamy jeszcze sporo pytań. Mamy jeszcze jedno pytanie, także związane z zajęciem komorniczym. Problem z komornikiem ja, pani Edyta, posłuchajmy. Sytuacja była następująca. Ja otrzymałam mandat za przejazd pociągiem bez biletu, z czym nie do końca się zgadzałam, ponieważ pociąg nie odjeżdżał, wskazałam w ostatniej chwili, a trzeba w pierwsze, nie było to możliwe i odwoływałam się od tego mandatu. Niestety to odwołanie zostało uwzględnione, o po jakimś niepłaceniu otrzymałam wezwanie od komornika do zapłaty, że jakaś firma windykacyjna była i uiściłam ten mandat, żeby nie mieć problemów. I po jakimś czasie powtórnie dostałam wezwanie od komornika do zapłaty tego samego mandatu i zaczęłam sprawę wyjaśniać, ponieważ miałam wszelkie dokumenty potwierdzające, że ja ten mandat zapłaciłam. Niestety wyjaśnianie nie jest takie proste. Nie jest łatwo umówić się na spotkanie z komornikiem. No i spotkanie to nastąpiło, ale już po ściągnięciu mojego wynagrodzenia mandatu i to powiększonego o setki. I to takie sytuacje, kiedy ja miałam dokumenty potwierdzające, że ja ten mandat zapłaciłam, a komornik dokonuje zajęcia powtórnego niesłusznie. No właśnie, co w takiej sytuacji, gdzie można się odwołać i tak naprawdę walczyć o swoje? Tak, powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi akurat o kompetencje rzecznika finansowego, to ona tutaj co do zasady będzie wyłączona, dlatego że firmy windykacyjne nie są podmiotami rynku finansowego, a więc pani, która, od której tutaj jakby dochodzą naruszenia, no ona nie będzie klientem, nie jest klientem ani banku, ani instytucji pożyczkowej, ani innego rodzaju podmiotu rynku finansowego. Natomiast generalnie co można zrobić w przypadku egzekucji? Tutaj też duże pytanie, czy to była egzekucja administracyjna, czy też egzekucja sądowa. Nie wiem, o jaki mandat chodzi, więc tutaj powiem trochę, mogę powiedzieć o egzekucji sądowej, natomiast z tym zastrzeżeniem, że być może w tym wypadku akurat chodziło o egzekucję administracyjną. Co trzeba zrobić? W takim wypadku po pierwsze trzeba reagować bardzo szybko, dlatego że no, w przypadku egzekucji sądowej, jeżeli mamy tytuł wykonawczy, jeżeli komornik podejmie działania, no to mamy na przykład możliwość zażalenia postanowienia o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Mamy 7 dni od momentu, kiedy taki tytuł otrzymamy, jak również w przypadku tym, o którym mówiła pani, a więc w przypadku, w którym ona uważa, że już zapłaciła raz za ten mandat, a więc de facto jakby no, komornik dochodzi drugi raz tej kwoty, no istnieje możliwość złożenia wniesienia tak zwanego powództwa przeciwegzekucyjnego, w którym możemy właśnie podnieść wszystkie te zarzuty merytoryczne, czyli jeżeli uważamy, że zobowiązanie nie istnieje, jeżeli uważamy, że już je spłaciliśmy, jeżeli uważamy, że w jakikolwiek inny sposób tutaj dochodzona przez komornika kwota w tym momencie niesłusznie jest dochodzona, no to właśnie tym środkiem, którym powinniśmy się bronić, to jest powództwo przeciwegzekucyjne. No i to też należy uczynić jak najszybciej. Natomiast jeżeli tutaj ta kwota tak naprawdę już została pobrana, jak już została pobrana z odsetkami, no to jedyną drogą, którą widzę, to jest wniesienie po prostu powództwa przeciwko wierzycielowi, przeciwko temu podmiotowi, na rzecz którego ostatecznie komornik, że tak powiem, tą kosę, te pieniądze przekazał, z tytułu nienależnego świadczenia, dlatego że jeżeli ta pani ma dokumenty, które potwierdzają wcześniej, że tak powiem, wykonanie tego zobowiązania, zapłacenie za ten mandat, no to byłaby w stanie w sądzie udowodnić, że to świadczenie, które drugi raz pobrał komornik, było od niej nienależne.
Czyli warto się nie poddawać i walczyć o swoje. Bardzo dziękuję. Był z nami pan Bartosz Wyrzykowski z Biura Rzecznika Finansowego. Justyna Golonko, do usłyszenia. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prokuratura od nowa podjęła postępowanie w sprawie tzw. willi Kwaśniewskich. W 2007 roku wszczęto postępowanie, w ramach którego sprawdzano, czy Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy nie uchylali się od płacenia podatków. Prokuratura sprawdziła domy w warszawskim Wilanowie, Kazimierzu, a także działkę w północnej Polsce. Jak się okazało, domy w Wilanowie oraz działka były wykazywane w oświadczeniach majątkowych byłej pary prezydenckiej, a dom w Kazimierzu nigdy nie był ich własnością. W 2010 roku prokuratura umorzyła to postępowanie, motywując to tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości. Rekordowa liczba turystów odwiedziła w tym roku Kraków. Pod Wawel przyjechało ponad 12 milionów gości i wydało w stolicy Małopolski 5,5 miliarda złotych. Wzrost liczby turystów w porównaniu z ubiegłym rokiem to wpływ m.in. Światowych Dni Młodzieży, mówi Andrzej Kulik, wiceprezydent Krakowa. Około 2 miliony więcej niż w roku poprzednim. Czy 2 miliony było uczestników Światowych Dni Młodzieży? Myślę, że nie wszystko to są uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. Co także obok tego bez wątpienia najważniejszego czynnika, także element stałego wzrostu, który obserwujemy od kilku lat, coraz większej liczby turystów przybywających do Krakowa. Wiceprezydent Krakowa dodaje, że wpływ na rozwój turystyki ma liczba połączeń lotniczych miasta ze światem. Dla mnie osobiście najbardziej pożądanym turystą byłby turysta azjatycki. Uważam, że oni są coraz bardziej aktywni, Chińczycy, Japończycy. Wystarczy pojechać do Pragi, żeby się o tym przekonać, ale też trzeba zwrócić uwagę na połączenie, jakie ma Praga z tym rejonem świata. Niestety Kraków z tym rejonem świata połączeń nie ma, czyli innymi słowy, żeby ten turysta do nas trafił, no to są potrzebne międzylądowania i to czasami nie jedno, a więcej. Kraków najchętniej odwiedzali w tym roku Brytyjczycy, Niemcy, Hiszpanie, Włosi oraz Portugalczycy. W czasie pobytu najwięcej wydają Norwegowie, Kanadyjczycy, Japończycy i Duńczycy. Zmiany klimatu na Ziemi mogą okazać się nieodwracalne i chodzi nie tylko o emisję dwutlenku węgla przez człowieka, tak twierdzą naukowcy. Międzynarodową publikację na ten temat zamieszcza tygodnik Nature. Naukowcy skupili się na węglu, który zawarty jest w glebie, przede wszystkim w żywych organizmach. Te organizmy, rośliny, mikroby czy mrówki współpracują ze sobą. Efektem tej działalności jest zwiększona emisja gazów cieplarnianych z gleby, mówi główny autor pracy dr Thomas Crowther z Holenderskiego Instytutu Ekologii. Naukowców coraz bardziej niepokoi to, że gdy temperatury na świecie idą w górę, to aktywność tych organizmów jest coraz większa. Skutkiem tego są rosnące emisje węgla z gleby, głównie w postaci dwutlenku węgla i metanu, a to są przecież gazy cieplarniane. Badacze piszą, że wzrost temperatur o 1 stopień do połowy wieku będzie skutkował emisją dodatkowych 55 miliardów ton węgla. To jeszcze przyspieszy proces nagrzewania się atmosfery i być może odwrotu od głębokich zmian klimatu już nie będzie. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Zmasowane ataki hakerskie na państwa bałtyckie, nowoczesne programy szpiegowskie administrowane przez światowe mocarstwa, wirtualne wojny, które coraz bardziej zagrażają międzynarodowemu bezpieczeństwu. Jak prowadzi się taką walkę w sieci? Czy dla bezpieczeństwa warto rezygnować z prywatności? Świat w powiększeniu. Dziś o ciemnej stronie globalnej sieci przy mikrofonie Paweł Reszka, a gość Piotr Januszewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szef Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Doświadczenie zdobywa w Narodowym Centrum Kryptologii. Współtworzył Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych. Europol rozbił międzynarodową organizację przestępczą. 41 krajów, 500 tysięcy zainfekowanych komputerów. O co chodzi w takich przestępstwach? Co to znaczy przejąć sieć, zrobić z komputerów komputer zombie? To znaczy, że trzeba zbudować sieć botnetową, tak się to nazywa dokładnie. Sieć botnetowa zawsze będzie służyła do tego, żeby przeprowadzić różnego rodzaju ataki w zależności od potrzeb. Najczęściej to są po prostu biznesmeni, którzy przeszli na ciemną stronę mocy, tak naprawdę przestępcy, którzy posługują się nowoczesnymi technikami po to, żeby móc swój przestępczy proceder uprawiać. Sieci botnetowe służą do wykonywania ataków na przykład DDoS-owych, czyli takich, które służą na odmawianie usług,
rozsyłania maili, spamu, rozsyłania maili, które służą jako akcje phishingowe, tego typu rzeczy. Czyli pan niby ma swój komputer, a tak naprawdę nie do końca go kontroluje. Na tym to polega, to znaczy nie tylko komputer, bo tutaj troszeczkę jest to zawężone, mamy na myśli zawsze komputer, wyobrażamy sobie to, że to jest coś, co sobie stoi na naszym biurku albo w domu, natomiast tak naprawdę na dzień dzisiejszy to jest wszystko to, co ma mikroprocesory, co jest podłączone do sieci, chociażby ostatnie sieci botnetowe, które były wykorzystywane, stworzone z kamer przemysłowych, mamy swoje telefony, które tak naprawdę są już komputerami i służą też do wykonywania ataków, także to są wszystkie urządzenia, które są podłączone do sieci, z tego można tworzyć sieci botnetowe. Panie dyrektorze, to zacznijmy od takiego pierwszego ataku na dużą skalę. Jest 2007 rok, kwiecień. Władze Estonii wymyśliły sobie, że zdemontują pomnik żołnierza radzieckiego. Co tam będzie nam stał? Mniejszość rosyjska protestuje. Protestuje też Rosyjska Federacja i nagle okazuje się, że estońskie komputery odmawiają posłuszeństwa. Ministerstwa przestają działać, nie ma dostępu do kont bankowych. Chyba pierwsze takie zmasowane uderzenie cybernetyczne w państwo i o którym możemy chyba już jasno powiedzieć, podejrzewamy inne państwa agresywne. Znaczy, słowo podejrzewane jest bardzo ważne, dlatego że w cyberprzestrzeni bardzo trudno jest zlokalizować rzeczywistego atakującego. Dlatego to, co mówiliśmy na początku audycji, jeżeli mamy sieć botnetową, to komputer, o którego właściciel nie podejrzewa, że to jest komputer atakujący, został przejęty przez przestępców i tak naprawdę to ten komputer atakuje. A w rzeczywistości to jest ktoś, kto stoi za komputerem sterującym tego typu siecią i tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Podejrzewamy, bo wszystkie ślady prowadzą gdzieś, natomiast nie możemy tego udowodnić, bo te ślady giną w określonych miejscach cyberprzestrzeni. Natomiast Estonia to był taki pierwszy pokaz, w którym wszystko to, co mówili specjaliści od cyberbezpieczeństwa, zmaterializowało się. Tak naprawdę patrzyli nawet tak na goście science fiction, a tu się nagle okazało. Tak, właśnie. I jeszcze część z nich mówiła, że to jest bardziej fiction niż science. Natomiast rzeczywistość pokazała, że to jest science i to się rzeczywiście może wydarzyć. I wielu ludziom, którzy nie są związani z technologiami, otworzyło oczy tak naprawdę, że stopień uzależnienia się ludzi od nowoczesnej technologii, że może paraliżować każdy. Może być właśnie powodem do tego, że jesteśmy mniej odporni na paraliż i nie musimy wykorzystywać ataków konwencjonalnych, tylko możemy działać w cyberprzestrzeni z równie skutecznym, czy z równym skutkiem. Tak? To drugi taki atak dość słynny był w 2009 roku na serwery w Korei Południowej. Też bardzo ucierpiały. W pewnym momencie w akcji uczestniczyło aż 166 tysięcy komputerów i ślady prowadziły do Korei Północnej. Moje pytanie jest takie. Kraje, które wydają nam się niezbyt bogate i niezbyt zaawansowane technologicznie, okazuje się, że nagle w tej dziedzinie są niezłe. Jak to tłumaczyć? Niektórzy mówią, że takie działania w cyberprzestrzeni to ma charakter zbrojny, czyli działania politycznego. Tak naprawdę, tak jak mówili klasycy, że prowadzenie wojny to jest prowadzenie wojny, to jest prowadzenie polityki innymi sposobami. De facto tutaj mamy też prowadzenie polityki innymi sposobami, ale problem tak naprawdę polega na tym, że to jest broń dla biednych i inteligentnych, ponieważ tu nie trzeba dużych nakładów na nowoczesne technologie, bo te technologie posiadamy, natomiast trzeba mieć bardzo duży zasób wiedzy, dobrze wyszkolić ludzi i grupa ludzi niewielka jest w stanie zrobić potężne szkody w innym państwie, tak jak tutaj, tak, na tym przykładzie. I to jest właśnie cecha charakterystyczna do tego, że nie musimy mieć dużej ilości na przykład czołgów, armat, samolotów. Musimy mieć grupę bardzo inteligentnych ludzi, dobrze wyszkolonych i oni są w stanie wykonać tego rodzaju ataki. I znowu ślady tylko prowadzą do nich. A to już chyba tak po jasnej stronie nasz sojusz militarny najpotężniejszy na świecie, NATO, na ostatnim szczycie przyjął w doktrynie to, że cyberwojna, cyberprzestrzeń to jest domena działań militarnych i trzeba się do tego przygotowywać. To już jest powiedziane oficjalnie, jak rozumiem, że to jest reakcja na to, że teoretycznie słaby człowiek, czy też państwo, które nie dysponuje porównywalnymi środkami, może nam bardzo serio zaszkodzić przy umiejętnym korzystaniu z nowych technologii. Paradoksalnie powiem, że wszyscy i Rosjanie na przykład byli wielkimi orędownikami do tego, żeby cyberprzestrzeń nie stała się kolejną sferą działań militarnych,
Natomiast szczyt NATO rzeczywiście patrząc na to, co się dzieje. Dajcie spokój, już zostawmy te komputery, tak jak kiedyś byli wojnami. Rozumiem, Związek Radziecki nie bardzo wytrzymywał ten wyścig zbrojeń, więc mówił, dajcie spokój kosmosowi. Ja myślę, że to akurat nie chodzi o to, czy oni wytrzymują, czy nie wytrzymują wyścigu zbrojeń, dlatego że doskonale sobie zdajemy sprawę, że i w Chinach, i w Rosji istnieją jednostki na przykład wojskowe, które dysponują odpowiednim potencjałem. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka gra polityczna, w której mówimy, nie róbmy tego przestrzeni do działań, a w rzeczywistości tak naprawdę wykorzystujemy to. Natomiast szczyt NATO formalnie powiedział tak, rzeczywiście cyberprzestrzeń będzie kolejną domeną prowadzenia działań wojennych, dlatego że ludzie się coraz bardziej uzależniają od technologii, gospodarki się uzależniają od technologii, byt społeczeństwa uzależnia się od technologii. To siłą rzeczy wcześniej czy później, jeśli by doszło, nie daj Panie Boże, do jakiegokolwiek konfliktu, to znaczy, że to stanie się arena normalnych działań. I tutaj nie ma co się oszukiwać, że tego nie będzie. No dobrze, to na szczycie mamy państwa. Kto jeszcze jest aktorem tych cyberprzestępstw, czy też cyberwrogich działań w tej przestrzeni wirtualnej? Państwa, organizacje terrorystyczne, kto jeszcze? Znaczy, jeśli chodzi o taki podział, by można to było usystematyzować, to na pewno państwa wraz ze swoimi służbami, mówimy tutaj o służbach specjalnych, mówimy tutaj o siłach zbrojnych poszczególnych państw, ale oczywiście cyberprzestępcy. Dlaczego cyberprzestępcy? Bo jak w jednym filmie jeden z bohaterów powiedział, dlaczego się włamuje do banków, bo tam są pieniądze. Cyberprzestępcy robią dokładnie to samo, bo mają określone korzyści, bardzo często w postaci pieniędzy, chociażby jakby atak na banki w Bangladeszu, gdzie pierwotnie miało paść prawie że miliard dolarów łupem, padło zdecydowanie mniej, ale to jest też dość duży, mówiąc językiem gangsterskim, skok. De facto w cyberprzestrzeni mówimy, że to był atak hakerski, więc to jest kolejna grupa, natomiast oprócz tego terroryści wykorzystują to do swoich akcji propagandowych, ale tak naprawdę w związku z tym, że korzystają z tego ludzie, to jest kolejna forma komunikacji się z tymi ludźmi i realizowanie polityki, czy oddziaływanie, prowadzenie wojny informacyjnej, czy w ogóle realizowanie polityki tak naprawdę przez wszystkie grupy interesów. Przestępcy oczywiście nie zajmują się prowadzeniem polityki, natomiast terroryści państwa realizują swoje zadania, dlatego że na dzień dzisiejszy nie wiemy, po drugiej stronie, kto jest. Tak jak mówiliśmy na początku o sieciach botnetowych, te sieci botnetowe mogą tworzyć tak naprawdę automaty, które będą generowały ruch na forach dyskusyjnych, na innych rzeczach, a będą sterowane przez grupę ludzi i to tak naprawdę automaty będą tworzyły świadomość społeczną i wpływały na postępowanie określonych grup osób. Czyli ktoś będzie mówił panu, Zachód jest zły, i okaże się, że to jest zaprogramowana przez kogoś maszyna. I to jest na przykład 200 tysięcy maszyn, które jednocześnie na forum mogą ogłosić z różnymi tekstami, bo te automaty mogą być na tyle inteligentne, że te teksty mogą sobie zmieniać. W związku z powyższym będziemy odnosili wrażenie, że właściwie wszyscy naokoło myślą podobnie. Jak wiemy z socjologii, jeśli 10 mówi, że coś jest małe, to ten 11, który myśli, że to coś jest duże naprawdę, powie, że to jest małe rzeczywiście. No dobrze, to mamy wielkie państwa, wielkie organizacje terrorystyczne, koncerny. Zróbmy trochę radia w radiu i zobaczmy, co jest na samym dole, czyli gdzie jest taki człowiek, który działa przeważnie z chęci zysku, bo lubi pieniądze. Macie w komputerze zdjęcia z wakacji w Egipcie, romantyczne maile od ukochanej, biznesplan dla nowej firmy, rozgrzebaną pracę doktorską, a może opowiadanie science fiction, które na pewno będzie hitem, wystarczy tylko dopisać mu zakończenie. A więc wyobraźcie sobie, że pewnego dnia włączacie komputer i nie macie dostępu do żadnego pliku. Po jakimś czasie przychodzi wiadomość, wszystko da się odzyskać za odpowiednią opłatę naturalną. To jak porywanie dla okupów, tylko zamiast żony albo dziecka bandyci porywają ważne dane. Taki schemat przestępczego biznesu wymyślił rosyjski informatyk Jewgenij Bogaczow.
drastycy, wymuszenia i zwykłe włamania na konta bankowe przyniosły gangowi Bogaczewa, znanego w sieci jako Laki 12345 albo Slavik, ponad 100 milionów dolarów. Tradycyjni gangsterzy Zero i wszystko mogą się przy nim schować. 100 milionów dolarów to było zbyt wiele. Miarka przebrała się w 2014 roku. FBI wysłało za Jewgenijem Slavikiem Lakim list gończy. Co o nim wiadomo? Ma 33 lata, brązowe oczy, strzyże się na zero, mierzy 175 cm, a waży 82 kg. Warto zapamiętać, bo FBI wyznaczyło za pomoc w odnalezieniu Gieny Bogaczewa okrągłe 3 miliony dolarów nagrody. Podobno haker ma nieruchomość w Anapie, w rosyjskim kurorcie nad Morzem Czarnym, znanym z zakłóconych zdarzeń głośnej tandetnej mówki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zmysłowicza. Być może dlatego jeden z najsłynniejszych cyberprzestępców świata zamiast leżeć na piasku woli pływać łodzią po Morzu Czarnym. Dlatego być może nie uda wam się namierzyć Bogaczewa. Kto inny zgarnie nagrodę. Ale nie przejmujcie się. Po herście przyjdzie pora na jego wspólnika. Na razie wiadomo o nich niewiele. Jest ich czterech i mają pseudonimy. Skomplikowane jak Team Special, groźne jak Dead i Chingis 911, albo dziwne, takie jak Mister Kukuruku. Wirtualna przestępczość jest coraz bardziej dochodowa.